Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Hej, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, cóż za niesamowity dzień. Nowa mapa Busan już dostępna na serwerze testowym. Zanim jednak zaczniemy, wytłumaczę, o co chodzi z tym czarnym prostokątem. Otóż youtuberzy nie mieli za bardzo okazji nagrać gameplayów wcześniej i nie ma dla nas zbyt wielu stacji komputerowych. Wykombinowaliśmy tak, że na YouTube'a wrzucę gameplay stylosy. Wszystko oczywiście uzgodnione i powiem wam, że nie było innego wyjścia. Inaczej dopiero jutro bym był w stanie wrzucić filmik. Dobra, zacznijmy już. Jak na pewno wiecie, jestem w Korei Południowej na specjalnym wydarzeniu Overwatch Fan Festival. Blizzard przygotował ten event dla koreańskiej społeczności i zaprosił influencerów z całego świata. I mówię wam, jest to moja przygoda życia. To jest dopiero pierwszy film z wielu. I w przeciągu następnych kilku dni pojawi się ich jeszcze kilka. A co do Busanu? Po pierwsze, dlaczego mówię Busan, a nie Pusan? Właściwie obie wymowy nie są poprawne. Gdyż koreańska wymowa to jest coś pomiędzy B a P. I gdy przekładano nazwę miasta na międzynarodową pisownię, używano i Busan, i Pusan naraz. A ja się po prostu przyzwyczaiłem do Busan. Nowa mapa to oczywiście kontrola. Czyli drużyny walczą o 3 punkty kontrolne. Pierwsza część to futurystyczne śródmieście Busanu. Wszystko jest bardzo nowoczesne i ciekawym miejscem jest spawn room, gdyż jest to po prostu koreański PC bank. No i jest też pociąg, na który trzeba oczywiście uważać. Ale uważam, że pierwszy punkt jest najmniej imponujący. Drugi punkt już dużo bardziej mi się podoba, gdyż jest to tradycyjna świątynia, która nawiązuje do historii miasta. Najlepiej mi się gra właśnie na tej części mapy. Nawet w Seulu znalazłem bardzo podobne miejsce, więc pewnie zobaczycie coś takiego na przyszłym filmiku. Trzecia część Busanu to jest baza mecha, czyli baza mechów należących do koreańskiego wojska. Służą one w walce z wrogimi omnikami, a zwłaszcza z wielkim robotem. W bazie znajdziemy mechy innych pilotów, pokój Divy, ale najciekawszy jest punkt do przejęcia, gdyż wprowadza element budowy mapy, którego jeszcze w grze nie było. Otóż naokoło punktu są 3 ściany, które co kilkanaście sekund wysuwają się lub chowają. I w zależności od tego, w jakiej są pozycji, trzeba obrać inną taktykę, a bardziej zaawansowani gracze mogą w głowie odliczać, kiedy nastąpi zmiana. Oczywiście prócz mapy Busan zaprezentowano Cinematic Divy, ale o tym opowiem w innym filmie. Mam już na niego świetny pomysł. Chcę wam jedynie powiedzieć, że cały wyjazd jest ogromnym doświadczeniem. Wszyscy są bardzo sympatyczni i świetnie się bawimy. Jest to absolutnie jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Więcej szczegółów przedstawię wam na vlogach. W momencie jak nagrywałem ten filmik jeszcze nie rozmawiałem z Jeffem, ale to na pewno się stanie. No, powiem wam szczerze, że jestem po prostu wzruszony. Co jeszcze mogę powiedzieć? Gdy Jeff potwierdził mapę Busan, tłum dosłownie oszalał. No i ogólnie Koreańczycy są bardzo mili, a pracownicy Blizzarda niezwykle pomocni. No dobra, chyba będziemy kończyć, bo zbliża się tajfun, serio, i muszę jak najszybciej wrzucić ten filmik. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie łapeczkę w górę, jeśli film się spodobał. Trzymajcie się, cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.